Wiadomo, że pewna bryła ma pole powierzchni równe 40 cm kwadratowych. Siatka przedstawiona poniżej ma krawędzie długości 5 cm i 2 cm. To są ważne informacje. Czy przedstawiona siatka może być siatką tej bryły? No to najpierw przypomnijmy sobie, co to jest siatka trójwymiarowej bryły. Ja o tym mówiłem w poprzednim filmie, więc teraz tylko króciutko powiem, że najwygodniej to jest myśleć o siatce w ten sposób, że gdyby to był kawałek papieru, gdybyśmy tę siatkę na kawałku papieru narysowali i wycięli ten kształt, a następnie pozaginali wzdłuż tych linii, które tutaj są rysowane, to te linie stałyby się krawędziami trójwymiarowej bryły, no i zrobilibyśmy z papieru taki model tej bryły. Tutaj mamy wszystkie jej ściany po prostu. No i widać, że gdybyśmy ten kształt tak poukładali, poskładali, to dostalibyśmy prostopadłością. Zresztą ja to za chwilę jeszcze dokładniej przeanalizuję, ale najpierw jeszcze tutaj bym się chciał zająć tymi długościami krawędzi, które są podane, no bo wiemy, że krawędzie są tylko w dwóch długościach. No i widać, że ta krawędź jest podpisana, ona ma 5 cm. No i podobnie wszystkie te pozostałe krawędzie oznaczone dwoma kreseczkami mają długość 5 cm. Czyli te krawędzie, i jeszcze tutaj mamy takie 5 cm krawędzie. No a te krawędzie, takie, jak to jest oznaczone pojedynczą kreseczką, mają długość 2 cm. Czyli tutaj wszystkie te krawędzie, które teraz zaznaczam, mają długość 2 cm. W zasadzie wszystkie pozostałe których jeszcze nie pomalowałem, mają długość 2 cm. No dobrze, no tak jak mówiłem, o co prawda nas nie pytają o to w zadaniu, ale możemy spróbować sobie jakoś zwizualizować, jak ta bryła będzie wyglądała, że to rzeczywiście będzie prostopadłościan. Więc powiedzmy, że ta ściana to będzie moja podstawa, którą teraz tutaj sobie narysuję schematycznie. Powiedzmy, że to jest podstawa mojego prostopadłościanu. Tak, to jest ta niebieska ściana. No i teraz powiedzmy, że ta ściana będzie pomarańczowa. No tutaj one mają wspólną krawędź, więc teraz tę ścianę ja tak jak gdyby do pionu tutaj muszę postawić. Czyli ona znajdzie się tutaj z tyłu. Tak ją narysuję. Tutaj z tyłu do pionu ją postawię i tutaj będę miał tę pomarańczową ścianę z tyłu. Ok. Powiedzmy, że tutaj dalej robię sobie taką żółtą ścianę z tej strony. Więc jak Postawię tę ścianę do pionu, to ona się sklei krawędzią z tą pomarańczową ścianą. Czyli ona wyląduje tutaj, w tym miejscu. Tu się znajdzie ta ściana żółta. Czyli to muszę jakoś tak na żółto tutaj zamalować. Tutaj będzie wierzchołek. Mam tutaj taką żółtą ścianę. Ok, no i teraz kolejne ściany. Powiedzmy, że tę ścianę pokoloruję na czerwono, ona będzie też po sklejeniu tutaj z żółtą ścianą sąsiadowała, czyli ona znajdzie się gdzieś tutaj, czerwona ściana to będzie ta czerwona ściana z przodu no i dalej co tutaj mam, wezmę jeszcze jakiś inny kolor powiedzmy, że tę ścianę teraz narysuję ona będzie tutaj z przodu widoczna, tu będzie ta ściana z przodu tak będzie wyglądała. Tutaj mam tę ścianę z przodu. No i jeszcze ostatnia ściana. To będzie ta ściana, którą tutaj podpiszę jako góra. To będzie góra. Ona będzie na zielono. No i ta ściana znajdzie się tutaj, u góry. Tak przykryje nam ten prostopadłościan z góry. No więc tak mniej więcej on będzie wyglądał. No i teraz możemy obliczyć pole powierzchni tej bryły. Jak mamy siatkę, to to jest bardzo łatwe wtedy, bo bardzo wygodnie się liczy pole powierzchni, jak się ma siatkę, dlatego że tutaj bardzo dokładnie widać wszystkie ściany. No i widzimy, że mamy cztery takie prostokątne ściany o bokach 5 na 2 cm. Czyli pole takiej jednej ściany to będzie 5 razy 2, to jest 10 cm2. Tak samo pole tej ściany, ona jest taka sama, będzie 10 cm2. Tutaj też mamy 10 cm2. No i tutaj mamy 10 cm2. No i mamy dwie takie ściany o wymiarach 2 na 2 cm. 2 razy 2 to będzie 4. 4 cm2 będzie miała każda z tych mniejszych ścian, więc ile mamy razem? 10, 10, 10 i 10, 10 to jest 40. I jeszcze 4 i 4 to będzie razem 48 cm2. Czyli tyle wynosi pole powierzchni tej naszej bryły. No a ta bryła, o którą nas pytano, miała pole powierzchni 40 cm2. Czyli czy ta siatka przedstawia bryłę o powierzchni 40 cm2? No nie, bo powierzchnia boczna tej bryły, którą tutaj mamy, to jest 48 cm. Czyli odpowiedź na to pytanie brzmi nie.